Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a oto piąty odcinek Zagrajmy w Sonic Superstar. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że Tails ma i generalnie graliśmy sobie Tailsem. Jako, że nie dostałem żadnego odzewu od was, tutaj na chwilę muszę pomachać, bo muszę zobaczyć, czy kamera łapie ostrość. Mam nadzieję, że łapie ostrość i nie jest w miarę jasno tutaj. Zadałem wam pytanie w poprzednim odcinku, co sądzicie o tym, żebym grał różnymi postaciami w następnych odcinkach. Nie dostałem żadnego odzewu, a więc robię po swojemu i w dzisiejszym odcinku gramy Knucklesem. Dokładnie tak. Przechodzimy sobie dzisiaj jeden poziom, ponieważ będzie on dosyć długim poziomem, przynajmniej tak mi się wydaje. Golden Capital, Act 1. Tak więc bez zbędnego przedłużania, jeśli ten odcinek wam się spodobał i chcecie więcej tego typu odcinków, to nie zapomnijcie załapkować w górę, a jeżeli się nie spodobało, to w dół uzasadnijcie w sekcji komentarzy dlaczego. Gorąco zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. I tyle, co mam do powiedzenia. Lecimy z koksem. Golden Capital, let's go! Dzisiaj, tak jak już przed chwilą powiedziałem, będziemy sobie grali Knucklesem. Zobaczymy, jak Knuckles się spisze. Jestem święcie przekonany, że Knuckles... Gameplay Knucklesa będzie naprawdę bardzo spoko, tak przynajmniej mi się wydaje. Jestem w ogóle ciekaw, jak Knuckles będzie wyglądał w super formie, bo jak pamiętacie, poprzednim razem zdobyliśmy wszystkie szmaragdy, a więc teraz trzeba będzie zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać, jak to będzie ze sobą się jeść. Warunek musi być taki, że muszę mieć 50 pierścieni, a na tę chwilę nie mam 50 pierścieni i jest, brzydko mówiąc, słabo. Jakie macie wspomnienia z tym poziomem? Jeżeli ktokolwiek jeszcze ogląda tę serię i się nie znudził z Sonikiem Superstars, to dajcie koniecznie znać, co sądzicie. I tyle mam do powiedzenia. Osobiście poziom na tę chwilę zapowiada się całkiem okej. Ej, co to jest za nowa mechanika? Ej, my teraz jakimś wiertłem tutaj jedziemy z koksem. Ty, fajne. No, muszę przyznać, że twórcy tutaj z poziomu na poziom coraz bardziej mnie zaskakują. To jest oczywiście jak najbardziej spoko. Bardzo się cieszę z tego powodu, że nie jest to kropka w kropkę, wiecie, przejście z punktu A do punktu B. Zresztą tak jak to mówiłem w ostatnim odcinku z Sonica Superstars. I mamy tutaj zmianę perspektywy. My tutaj przecież teraz... O kurde, dobre. Tam Sonic bieg? Wiecie, trochę to jest ironiczne, że teraz gram Knucklesem, biorąc pod uwagę, że mamy akt Knucklesowy w tym świecie. Kurczę pieczone, ja coś nie mogę tych 50 pierścieni zdobyć. Coś ja mam problem z tymi pierścieniami. Zauważyliście to, czy nie zauważyliście tego? O, mogę... Mogę użyć superformy, czy nie mogę? Jest superforma! O kurde! Czekajcie, zaraz ogarniemy to. Tylko pobawiam się wiertłem trochę. Bo trzeba tutaj wiertełkiem się trochę pobawić. Dobrze! Dobrze, kurde! O to chodzi! Ale zapierniczamy, kurde! God Go Fest to jest naprawdę! Jeszcze sobie przedłużę troszeczkę, kurde, super formę. Czemu nie? Jak można korzystać, to dlaczego mam nie korzystać? Teraz to jesteśmy, kurde, nieśmiertelni. Dajemy czadu dosłownie. No powiem, podoba mi się. Podoba mi się ta super forma. Jest dobrze, jest elegancko. O to chodziło właśnie. Oddawaj moje pierścienie, złodzieju śmierdzący. Dobra, padła świnka. Jest, mamy to. Ja pierdziule, ale ja się musiałem tutaj napocić, nie? Dobra, mamy to! Mamy dodatkowy monitor z pierścieniami, elegancko. Ale nie wiem, czy on mi się teraz przyda, bo jeżeli ja pójdę na akt Knucklesowy... Przez chwilę myślałem, że ja grę zbugowałem i Knuckles nie będzie mógł ruszyć. Czajecie to? Ja dosłownie zesrany byłem, że Knuckles nie będzie mógł ruszyć. Dobra, robimy teraz akt Knucklesowy. Zobaczymy, co tutaj w trawie piszczy, kurcze pieczone. Jestem w ogóle ciekaw, czy gdybym nie zdobył tych wszystkich szmaragdów chaosu w poprzednim odcinku, to jestem ciekaw, gdzie by były lokalizacje tych wszystkich wielkich pierścieni. Tak mnie teraz naszło w sumie. Ale czy z drugiej strony muszę się tym interesować? Ważne, że mam.
Mam te wszystkie, kurde, szmaragdy zebrane, więc co mnie to w sumie interesuje z drugiej strony, więc nie wiem, po co zadaję takie pytanie. Tak szczerze to jestem ciekaw, czy gdyby w tej gierce był system żyć, to ile ja byłbym tak na oko w stanie mógł mieć żyć? Jesteście w stanie mi to powiedzieć w sekcji komentarzy? Tak jak mniej więcej obserwujecie sobie, jak gram w tę grę, to jak myślicie, dużo miałbym żyć, czy jednak byłbym totalnym tym laikiem i miałbym tak na oko z 4 życia i milion game overów? Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzy. Nie, nie to chciałem zrobić! Nie tu chciałem wskakiwać! O, dobra. Nie chcę tego przechodzić, mam to w dupie. Ej, to wszystko? To już cały poziom zrobiłem? Elegancko, fajnie. Dobrze, fajnie prezentuje się ta super forma, muszę przyznać. Naprawdę jest cacy. Ładnie, ładnie tam na ściance jest namalowane. Ej, nie gadajcie, że Feng nam podwalił te szmaragdy. Ty śmieciu jeden! Ej, ja w ogóle żadnych tych umiejek nie mam. Ej, to wredne było. Ja rozumiem, że szło za dobrze, no ale nie przesadzajmy już. Co, ja się tylko przez dwa poziomy mogłem pochwalić, kurde, super formą? Będziecie mi znowu kazali zbierać te szmaragdy? No nie gadajcie tak, nie, nie ma takiej opcji. Jo! Gdybym miał teraz super moc, to teraz to ja bym mógł, kurde... Teraz to ja bym mógł cwaniakować, a tak to, kurde, co to ma być? Przepraszam bardzo. Teraz towarzystwo pocisnąć, nie? Dodatkowe punkty zawsze się przydadzą, nie ma to tamto! Kurde, no... Czemu te wszystkie postacie tak mnie nienawidzą? Co ja im takiego złego zrobiłem? O co im chodzi? Ja rozumiem, że to są przeciwnicy, którzy muszą mnie unicestwić, no ale nie przesadzajmy już tak. Ja naprawdę jestem w stanie wiele rzeczy zrozumieć, ale to już jest przesada. Że oni tak we mnie wjeżdżają ciągle. Rozumiem, współpracujecie z Fengiem i Segmenem, ja to sobie zdaję sprawę z tego, ale kurde, dajcie mi żyć, no. Dajcie mi się nacieszyć tymi pierścieniami. O, muzyka bossa się odpaliła, czyli... Jest! Jest ten śmieć jeden fioletowy. A, dostaniesz w cymbał. Oddawaj moje szmaragdy, złodzieju! Dobra, oberwiesz teraz. Mam wrażenie, że na Klysem, kurde, trochę łatwiej idzie ta konfrontacja. W przeciwieństwie, gdybyśmy grali oczywiście Sonikiem. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Dobra, 4 razy oberwał. 4 razy oberwał, proszę państwa. Jeszcze nie wiem, ile razy on będzie musiał oberwać, żeby paść. Ale jestem bez pierścieni. Dobra, mam pierścienie. Jestem teraz wygrany. Nie, 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 tylko nie. Nie trać pierścieni! Nie trać pierścieni! Nie! Kurde, nie! Nie, 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 kurde, nie! Jeden pierścień! Jeden pierścień! Trzymaj go! Dobra, mamy go! Mamy go! Jest! Oddawaj szmaragdy, złodzieju! To jest moje! Mamy owocek, elegancko. I słodka świnka. Bardzo dobrze, o to chodziło. Dobra, widzę, że jakiś tutaj plot twist fabularny. Feng się obraził. Co, odlatuje? A, jest teraz dużym robotem. Dobra. Nie ma Fenga. Feng, że tak powiem, poszedł w stronę światła. O, i odzyskaliśmy szmaragdy.
Mamy chyba nową postać w teamie. Tak mi się wydaje. Cyberstation. Nie, nie, nie. Dobra, dobra. To wszystko pięknie, fajnie. Ej, fajnie się ten poziom zapowiada, ale dobra, to innym razem. My wychodzimy do menu głównego. Dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Naprawdę dzisiaj bardzo dużo zrobiliśmy, jeżeli chodzi o Sonica Superstars jak na jeden odcinek. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. A my widzimy się w kolejnych odcinkach Sonic Superstars i nie tylko. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!